Halo, halo, witam wszystkich. Dzisiaj nagrywamy Pan Burza SMP, a właściwie Burza SMP, bo jestem burza. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie. Myślę, że. Znaczy, ja i tak będę to robił, ale wiecie, dla zachęty możecie zostawić. Szkielet już do mnie nawala, mimo że jest dzień. Ogólnie kupiłem serwer, gdzie będziemy grali sobie tutaj z kolegami różnymi. Jeżeli byście wy chcieli zagrać, to piszcie. Pod koniec odcinka wytłumaczę mniej więcej. Na jakiej zasadzie byście po prostu, jeżeli byście chcieli zagrać, jakby to się odbywało? Mam już mniej więcej typy osób, nawet wątpię, żeby dużo osób tutaj grało, ale jeżeli rzeczywiście tam spełniacie jakieś wymagania, no to idźcie pod koniec odcinka, może akurat wy będziecie mogli zagrać na serwerze. Ja już tutaj zaczynam. Ogólnie dzisiejszy odcinek będzie bardzo luźny, tak jak kiedyś nagrywałem, czyli totalnie bez montażu. Przynajmniej ten odcinek taki będzie, nie wiem jak następne. I po prostu będę sobie grał, opowiadał i zazwyczaj będę grał z kolegami, tylko dzisiaj nie gram, bo akurat albo nikt nie miał czasu i w ogóle kupiłem niedawno ten serwer, dlatego też tak to wygląda. Cyk, zrobię, albo nie, nie robię drewnianej siekierki. Jeżeli bym się plątał, to sorka, w sensie w słowach, zaraz sobie pójdziemy jakieś jedzonko ogarnąć, bo trochę tutaj stałem na awku i ogarniałem właśnie te rzeczy. Ja zaraz zdechnę, jak tak dalej pójdzie. Dobra, zresztą nieważne. Zaraz pójdziemy po jedzonko i będzie git. Ogólnie burza SMP, nie miałem pomysłu na świat, jakby ktoś się pytał, dlatego też taka nazwa. Będzie tutaj grało, tak, 3 osoby plus też 3, 7. Zobaczymy jeszcze ile osób. Na razie mam w planach, żeby grało jakieś 8 około, razem ze mną 8. Tak mi się coś. No tak, razem ze mną 8 osób. Mniej więcej na razie jest. Znaczy nie na whiteliście, ale na whiteliście jestem tylko na razie ja, bo nie wpisałem nikogo innego. Ale już wiecie mniej więcej, jak to wygląda, jak to będzie się odbywało. Skupmy się na razie na gierce, ewentualnie jak nie będę mieć jedzenia, to sobie grzyby zbiorę. Będą możliwe, że live z tego. A jeszcze się zobaczy, kurde, szkieleta słyszę, ja nic nie mam. Myślę, że live właśnie będą z tego, jeżeli by się ktoś pytał. Również odcinki chciałbym regularne robić. Właśnie z tej serii. Jak już mówiłem, będę robił zazwyczaj z jakimiś kolegami albo kimś tam. Jeszcze raz mówię, pod koniec odcinka powiem, jeżeli byście chcieli zagrać. Nie mówię, że. Nie będę raczej dodawał, bo mam słaby pakiet na kupiony, jakby. Tam. Nie będę mówił na jakim hostingu, bo jak będę narzekał, to wiecie o co chodzi, nie? Nie będę reklamował. Jak już mówiłem. Kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dobra. Na razie może mi się zaraz przypomni. Idę sobie pozbierać jakieś jedzenie, jak już chapa mi się respi, więc jest git. Znaczy, HP respi. Odnawia mi się. Ogólnie będę chciał sobie miejsce na bazę znaleźć, ale chciałem zrobić to mniej więcej w okolicach spawna, żeby jak ludzie będą chcieli po prostu, wiecie, się osiedlić, to żeby mieli blisko. Na razie myślę, że nie będę robił jakiejś głównej bazy, bo mam zamiar mieszkać z dwoma kolegami, których poznacie najprawdopodobniej w następnych odcinkach. Ale myślę, że gdzieś tutaj się osiedlimy, tak mi się wydaje. Bo tu jest polana, jest ten las grzybowy. Las grzybowy. No z tymi gigagrzybami, gigantami. Tak to wygląda. O, właśnie, wracając do rzeczy, to co zapomniałem, to że raczej tutaj dużo osób nie będę dodawał na ten serwer, ponieważ właśnie mamy słaby hosting. No i ten. Myślę, że i tak bym dużo osób nie dodawał, bo też chcemy, żeby to raczej był taki serwer, wiecie, że raczej ziomkowo tutaj gramy, a nie tak, wiecie, że kogoś jakichś randomów bierzemy, ale jeżeli ktoś rzeczywiście będzie się nadawał czy coś, no to możemy go dodać jak najbardziej, ale raczej będzie to, myślę, rzadka sytuacja. Jak jeszcze raz mówię, pod koniec odcinka poznacie tam szczegóły, jeżeli ktoś będzie chciał. Może akurat się nadawać będzie. Dobra, bo niektórzy chcą ze mną zagrać, a czasem nie mają okazji. Jak kupiłem serwer, to wiecie. Jak ktoś chce, to nie chce zagrać. Tylko na razie, jak póki mamy jeszcze nie aż tak dobrą maszynę, no to jakoś dużo osób nie będę dawał. Dobra, myślę, że jedzenie na razie mam na chwilę jeszcze. Starczy mi, więc mogę iść zaraz do kopalni. Pokopiemy sobie chwilkę. No i tak właśnie się będzie prezentował taki pierwszy odcinek. Jeszcze w ogóle będę musiał grafikę do tego zrobić. Do tej serii. W sensie wiecie, żebym dawał na miniaturkę i o tak dalej, i tak dalej. Bo chciałem w ogóle, wiecie, Minecraft Burza SMP i tytuł, no to chciałem najpierw tytuł i na miniaturkę też będę dawał Burza SMP.
żeby po prostu, no jeżeli to widzicie, to raczej wiecie, o co mi chodzi, co było na miniaturce. Nie wiem, jakie tu jest ten, kurde, wysoko dosyć jesteśmy. Dobra, to kopmy się na razie w ogóle. Możliwe, że za niedługo filmy z PS5 będą, o ile w ogóle będzie działać Minecraft na PS5, ale zobaczymy. Powinien chyba działać, mi się wydaje. Napiszcie, widzowie, jeżeli ktoś ma PS5 i ma Minecrafta i czy się da i w ogóle. Możecie napisać. Nie wiem, czemu do drugiej ręki wziąłem. Chyba zamiast D kliknąłem F. No dobra, nieważne. Jak już mówiłem, ten odcinek będzie bez montażu, dlatego mogę trochę zanudzać. Ile już mam? 6. W ogóle miałem, jak konfigurowałem ten serwer, tam jest, wiecie, jak ktoś robił kiedyś serwer, to wie, o co mi chodzi, ale jest zmiana... Dobra, muszę tak. Jest zmiana Javy. Tam powiedzmy, zmienia się Java, żeby się dało grać jakby na innych wersjach. Może ktoś wie, o co mi chodzi. I nie mogłem zmienić Javy, się tak zastanawiałem, kurde, co jest nie tak, że nie mogę tego zmienić. I się okazało, że zamiast kliknąć, bo tam nie dało się jakby zmienić Javy tam bezpośrednio, tylko jakie było pokazane... Kurde, no nie wiem, może ktoś z was wie, o co mi chodzi. Jak było pokazane... Gratulacje, jedno żelazo mam. Jak było pokazane tam właśnie ten, takie menu jakby z tą Javą do zmienienia, to nie dało się tego zmienić i było trzeba to zmienić jakby jak się zmieniał silnik. Ja nie wiedziałem, że to tak się robi, no i... Kurde, mam tylko 2 patyki i mi się kilo wkończy. Nie wiem, czy nie trzeba będzie za niedługo stąd wyjść. Bym się w lawę nie wkopał. No, będzie git. Dobra, teraz tak musiałem się wsłuchać trochę, czy nie ma lawy. Dirt, fajnie. Lubię ziemię. Dobra, kupmy się na 10 poziomie, może zaraz 9? Dobra, git jest, też 9 może być. Nie no, to jest jakiś troll, widzieliście to? Dobra, cyk, kopiemy. Ogólnie... O, redstone. Będę chciał, żeby ta seria była taka na luzie. Chociaż mam w planach robić tutaj dużo pranków na tej serii różnym osobom. I zobaczymy ogólnie, jak to będzie wyglądać. Może będziemy jakieś resety światów robić, jakieś sezony jak na kwadratowej, zobaczymy. Tak jak mówię, no na razie to tylko pierwszy odcinek. To co będzie, no to przekonacie się po prostu za niedługo, więc zostawcie suba z dzwonkiem, żeby być na bieżąco oczywiście. I jeszcze raz powiem, 4 w tym odcinku, że pod koniec odcinka będę mówił wymagania, jeżeli byście chcieli rzeczywiście zagrać. Kurde, no ale na razie żadnych cave'ów nie ma. Ani węgla. A węgiel by mi się przydał do przepalania, żeby mieć kilof. Jak tak dalej pójdzie, to ja tak szczerze powiedziawszy, to nie wyjdę z tej kopalni. Będę musiał... Ale słyszałem szkieleta, czekajcie, może w tym... W tej strony tutaj. Tutaj trochę na górę pójdźmy. Może coś tu będzie. Cyk. No słyszę, to tu gdzieś jest. Tutaj może? Takie nóżki im zrobimy, jeżeli by ktoś się... Nie no, ale szkieleta nie ma. Jest coś, nie ma. Nie no, ale ty, bo ja zaraz nie będę mógł stąd wyjść. Cyk. Nie no, blisko on jest. Z 2 kratki ode mnie gdzieś. Tu, tu może? Mi się wydaje, że gdzieś tu to będzie. Cyk. No dosłownie nade mną to słyszę. O! Jest! Boże, ile szkieletów! Ile szkieletów, ile szkieletów, ile szkieletów, dobra? Nóżki im robię. Frajerzy. Dobra. Bijecie. Ty, ale dużo ich tam. Celuje do mnie. Dobra, zabity jeden. A drugiego sam wyjaśnię. Chodź tu do mnie. Chodź do mnie. O kurde, no ile ich jest! Boże. Dobra. I tak daję, i tak dam radę ich zabić. Kurde, nie mam drewna, bym sobie zrobił tarczę. Easy, nóżki, nóżki. Nie no, ale... Dobra, dam radę, czekajcie. Włączę sobie, żeby wiedzieć, ile mi czasu dostało, bo nie będę tak na wyczucie bił. Dobra. Nie no, jeden już zaraz będzie leżał. Dobra. Wiecie co? W tej serii... Oni normalnie tu strzelają. W tej serii będę grał bardzo... O! Pierwsze diaksy! Tylko jak ja to wykopię... O! Dobra, nic nie mówiłem. Dobra, no to wiecie. Myślę, że wykopię diamenty, wyjdę na powierzchnię, zrobię ziemiankę, prześpię się i to będzie koniec odcinka. Bo właściwie chciałem... Crafting. Chciałem, żeby ten odcinek był bardziej taki informacyjny niż, wiecie, taki do grania, trojhordowania, pokazywania, żeby jak najwięcej zrobić na jednym odcinku, tylko właśnie taki informacyjny, że coś takiego się zaczyna i żebyście mieli świadomość, że będzie seria znowu i że będą częściej odcinki, chociaż
w sumie wakacje teraz się skończyły, więc może trochę więcej ludzi będzie oglądać, bo więcej ludzi będzie siedzieć w domu, jeszcze zobaczymy. Rozgadałem się teraz mocno. Dobra, przepalmy sobie teraz to żelazo, zrobimy sobie kilo, wykopiemy, ja sobie tutaj pokopię od razu trochę węgla i zaraz będziemy wracać. Cyk. Nie wiem, dam tu jeszcze tyle. Sobie zjem. Myk. Dobra. Zaraz będę mógł w sumie już robić sobie kolejny kilofik. Zrobimy kilof. Nie wiem, ile tu może być tych diaksów. Zobaczmy. No zakładam, że... No nie wiem, serio, dwa. Cyk. Dobra. Jak będzie dwa, to trochę lipa, bo chyba tylko na enchant starczy. Aha, no i jak ja zrobię... Dobra, chyba się tu pożegnamy. Sprawdzę ile... No dobra, nie będę 11 minut odcinka robił. Jeżeli wam się chce to oglądać, to naprawdę gratulacje, bo muszę się teraz wrócić na powierzchnię. Nie wiem, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać, że burza to koks i ten, i oglądam do końca, czy coś. Naprawdę, no nie chce mi się. No ja chyba to teraz zakończę, bo problem jest w tym, że wiecie, nie mam o czym opowiadać, a ja muszę mieć o czym opowiadać. Tak to bym poszedł na powierzchnię, a to takie nudy trochę robię, nie? A tak to zrobię na chillu i wiecie. I będzie git, no bo... Kurde, serio? On słychać coś. Chodzi tu obok. Serio? Tylko... no to może jeszcze jednak nie koniec odcinka? Może znajdziemy tu coś ciekawego, jakiś mineshaft i nie wiem. W ogóle nie wiem, kiedy ma wyjść 1.18 właściwie. Jakoś chyba na zimę. Czy są tu na przykład drugie diamenty? Jest ten nowy bloczek. Miedź. Ale tu chyba... Jezu, ja myślałem, że te... Złoto tam jest. Dobra, na razie nie eksploruję, myślę. Na razie nie eksploruję. Zostawię to takie, jak jest. Kurde, ja w ogóle tego nowego Minecrafta totalnie nie wiem, co to jest tuf. Nie ten. Totalnie nie ogarniam tego nowego Minecrafta. Co my tu mamy? Bo wiecie, ten nowy Minecraft jest o tyle dziwny. Znaczy, jeszcze w ogóle będzie dziwniejszy. Ale nie ogarniam tego dlatego, że nie wiem, nie oglądałem aktualizacji i nic. Dobra, jeżeli... Rzeczywiście, czekajcie, sprawdzę coś. Dobra, jeżeli oglądaliście ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Ja oczywiście wam teraz powiem, jeżeli chcecie dostać się na ten oto serwer, myślę, że link macie w opisie do Discorda, tam na ogólnym, ja raczej czytam wiadomości, jeżeli ktoś by się chciał dostać, możecie tam pisać. Albo zrobię jakiś kanał podania, a jak nie, no to na ogólnym piszcie, bo tam mało i tak ludzi pisze. Jeżeli po prostu piszcie, chcę na serwer, burza SMP, jaki mam nick, ile mam subów. Ogólnie będę się starał przyjmować od tak 1000 subów, myślę, więc wątpię, żeby ktokolwiek się dodał. I musi być sympatyczny, jak tam pogadam z nim chwilę, z kolegami dodamy go czy coś. Link macie w opisie do Discorda. Okej, mój język się już plącze, nie wiem czemu. Gadam przez 12 minut, 13 i już mam jakieś problemy z językiem. Dobra, odcinek informacyjny jest, wymagania podane. No i co? Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie suba i dzwonka, wyczekujcie kolejnych. Mam w planach w zimę zrobić jakieś tam Minecraft legendy, ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki dałem trochę taką zapowiedź czegoś fajnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Ja byłem pan Burza, wy byliście widzowie. Tak jak to mówi graf, elo 5320420.